dnia do dnia dzisiejszego, jako że na tej ostatniej sesji w starym roku nie było mojej informacji. I tak, chciałbym zwrócić Państwa uwagę i poinformować Wysoką Radę o sytuacji, jaka jest na najważniejszych inwestycjach w naszym mieście. Budowa ostatniego odcinka trasy średnicowej w grudniu i styczniu wykonano m.in. frezowanie nawierzchni bitumicznej oraz rozebrano pozostałe warstwy konstrukcyjne ulicy Rataja. Rozpoczęły się również prace kanalizacyjne wzdłuż ulicy Rataja. Ponadto realizowane były roboty ziemne przy ulicy Południowej. Ukończono również także prace związane z wykonaniem pali. Jeżeli chodzi o inwestycje modernizacja sieci tramwajowej, to rozpoczęto prace związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych w ulicy. Powstaje budynek ekspedycji. Wykonano podbudowę podjezdni autobusową. Ustawiono część krawężników na samej pętli oraz na włączeniu w ulicę Legionów. Rozpoczęto również prace rozbiórkowe na ulicy Legionów na odcinku od ulicy Mieszka I do wjazdu do Polikliniki. Budowa ulicy Konstytucji 3 Maja na odcinku od ulicy Sobieskiego do węzła Konstytucji 3 Maja. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą tej inwestycji, firmą Skańska. Przypomnę Państwu, że wartość inwestycji to kwota około 4 100 000. Planowany termin zakończenia zadania 30 października tego roku. Ze względu na warunki atmosferyczne prace jeszcze się nie rozpoczęły. Trwa modernizacja budynku przy ulicy Warińskiego, byłego biurowca Stomilu, na potrzeby MOPR-u i Zarządu Dróg Miejskich. Wykonano prace związane z ociepleniem obiektu, obrono także wycinki i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów. Trwają roboty związane z budową parkingu i placu pod lodowisko oraz przy budowie sieci elektrycznej i przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Rozpoczęła się rewitalizacja Góry Zamkowej. Do tej pory zorganizowano zaplecze budowy i wygrodzono teren. Wykonano linię energetyczną zasilającą oraz zdemontowano żelbetowe schody. Częściowo zniwelowano teren i rozpoczęto pracę przy kanale deszczowym i piwnicy. Kontynuowane są prace modernizacyjne w ośrodku nad Jeziorem Rudnickim. Aktualnie trwają roboty w budynku socjalno-biurowym. Wewnątrz obiektu powstały wszystkie pomieszczenia. To jest administracyjno-biurowe, magazynowe, socjalne, szkoleniowe i rekreacyjne. Trwa również montaż elementów infrastruktury technicznej obiektu. Większość ścian została już docieplona. Zamontowano także pierwsze elementy zadaszenia. W następnym etapie zostanie wyremontowany taras widokowy wraz z zadaszeniem. Informuję również, że miejskie wodociągi i oczyszczalnia zrealizowały projekt pod nazwą Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Grudziądzu o wartości około 2,7 miliona złotych. Wartość wydatków kwalifikowanych opiewała na kwotę 1 800 000, z czego wsparcie zewnętrzne wynosiło 1 550 000. Jest to pierwsze przedsięwzięcie wodociągu, dla którego spółka pozyskała środki w ramach dofinansowania już po zrealizowaniu inwestycji. Jedna z nich dotyczyła dostawy stacji odwadniania osadów na oczyszczalnię ścieków. Drugim zadaniem była budowa zbiornika na wodę zlokalizowanego na ulicy Czwartaków. Ulica Czwartaków to jest koło Cytadeli. Dofinansowanie pochodzi ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, PSZOK, od 1 lutego funkcjonować będzie już w docelowej lokalizacji przy ulicy Składowej 21. Obiekt, jak Państwo wiecie, prowadzi MZK. Mieszkańcy Grudziądza mogą nieodpłatnie przekazywać do PSZOK-u m.in. gruz budowlany, opony, akumulatory, baterie, lekarstwa, złom, meble, sprzęt AGD, RTV oraz świetlówki. W ramach budowy obiektu powstała wiata do przechowywania odpadów niebezpiecznych. Kontener biurowo-socjalny, zainstalowano także energooszczędne oświetlenie LED-owe, monitoring, wagę do ważenia pojazdów,
i odpadów małogabarytowych, myjkę wysokociśnieniową do mycia kontenerów i separator ścieków. Przypomnę, że koszt funkcjonowania budowy tego przyoku wynosił 1 200 000 zł, z czego około 660 tysięcy pozyskano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Informuję Państwa Radnych również, że Biuro Obsługi Interesantów, BOI oraz kasy znajdują się w tej chwili w przyziemiu ratusza, czyli w miejscu, gdzie kiedyś była restauracja ratuszowa. Wartość prac remontowo-adaptacyjnych wyniosła około 380 tysięcy złotych, z czego 75 tysięcy złotych stanowiła dotacja z PFRON-u. Remont obejmował przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania i aranżację pomieszczeń. Wnętrza zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do biur możliwe jest od strony ulicy Ratuszowej, tuż przy głównych schodach, oraz z dziedzińca Urzędu Miejskiego. Wejście główne przy windzie. Z pozostałych informacji. Liu Yuan Yuan, pani konsul Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku, gościła z kurtuazyjną wizytą w Grudziądzu. Jest to nowa pani konsul. Podczas spotkania rozmawialiśmy m.in. o gospodarczej i kulturalnej współpracy polsko-chińskiej, partnerstwie pomiędzy Grudziądzem i Naningiem oraz wymianie medycznej i kulturalnej. Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wzbogaciła się o nowy samochód pożarniczy. Wartość pojazdu to 810 tysięcy, z czego 510 tysięcy pochodziło z budżetu Komendy Głównej, a 300 tysięcy z budżetu naszego miasta. Pojazd Scania typ ciężki z funkcją do ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych został wyprodukowany w roku 2013. Jest wyposażony m.in. zbiornik wody o pojemności 5000 litrów i na środki pianotwórcze 500 litrów. Dodatkowo z budżetu miasta w całości sfinansowaliśmy zakup sprzętu ochronnego dróg oddechowych, aparatów powietrznych i masy kołącznej wartości 40 tysięcy złotych. Wyłoniliśmy również firmę, która wykona montaż kamer oraz przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na Centrum Dozoru Monitoringu. Inwestycję przeprowadzi grudziądzka firma Kama System. Wartość tej inwestycji to 249 tysięcy złotych. W ramach zadania zaplanowano rozbudowę systemu miejskiego monitoringu oraz adaptację dwóch pomieszczeń administracyjno-biurowych i pomieszczenia korytarzowego w budynku Straży Miejskiej przy ulicy Piłsudskiego 51 na Centrum Dozoru Monitoringu. Z innych informacji to na słupach ogłoszeniowych, tablicach informacyjnych, w autobusach i w tramwajach pojawiły się plakaty z następującym apelem. Widzisz? Nie bądź obojętny. To Twoje miasto. Pomysł na tę kampanię wydał mi się bardzo interesujący, dlatego postanowiłem ją wesprzeć. Inicjatywa jest oddolna, tym bardziej mi się podoba. Służy do jeszcze większej współpracy w sprawach bezpieczeństwa z mieszkańcami miasta. Roch Poliszczuk, muzyk, kompozytor, autor tekstów i dyrektor artystyczny muzycznej firmy artystycznej i ambasador marki Haszgru, otrzymał stypendium artystyczne. Dofinansowanie przeznaczy na przygotowanie teledysku, a w szczególności wynajem sprzętu, reżyserię, operatora oraz montaż. Informuję również Państwa, że wojewoda kujawsko-pomorski wydał zezwolenie na prowadzenie przez miasto domów pomocy społecznej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu na czas nieokreślony. Łączenie domów pomocy społecznej w jedną strukturę, to jest prowadzenie domu funkcjonującego więcej niż w jednym budynku, jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, co potwierdza opinia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z lutego 2013 roku. Wojewoda kujawsko-pomorski w przedstawionej decyzji wskazał także, że grudziądzki DPS świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu. Informuję Państwa, że trwa nabór wniosków na finansowanie zadań proekologicznych. Dokumenty można składać w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do 30 września. Środki z tego tytułu można przeznaczyć m.in. na zmianę systemu ogrzewania dla osób fizycznych, w tym likwidację ogrzewania węglowego,
na rzecz pompy ciepła i kolektorów słonecznych, likwidację zbiorników bezpodpływowych, czyli szamp, i podłączanie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej i usuwanie, w tym demontaż, składowanie z obiektów wyrobów zawierających azbest. Czyli na ochronę środowiska mamy likwidację kotłowni, likwidację szamp i likwidację azbestu. Po raz drugi gościłem w ratuszu przedsiębiorców, ludzi kultury, sportu, przedstawicieli służb mundurowych, duchowieństwa, samorządowców na tradycyjnym spotkaniu noworocznym, które było okazją do podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie i realizowane projekty i przedstawiane pomysły przez różnych przedsiębiorców i przez różne stowarzyszenia. Z tego miejsca jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za 2013 rok. Uroczystość z okazji 94. rocznicy powrotu naszego miasta do macierzy odbyła się jak zwykle 23 stycznia na rynku u stóp pomnika żołnierza polskiego. Zgromadzili się reprezentanci służb mundurowych, szkół, instytucji publicznych, organizacji kombatanckich, a także mimo mrozu mieszkańcy. Z innych spraw 6 piłkarzy zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu talent show. Laboratorium Pro Piłkarski Diament. Grudziądz był jednym z 6 miast, w którym zorganizowano castingi. Umiejętności sportowców oceniał m.in. jeden z najwybitniejszych reprezentantów Polski, Andrzej Juskowiak, trener Andrzej Zamilski. Jak zwykle w styczniu odbył się kolejny, tym razem już 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano ponad 90 tysięcy złotych. W akcji wzięło udział ponad 500 wolontariuszy. Imprezy zorganizowano m.in. w hali widowiskowo-sportowej na osiedlu Lotnisko, Centrum Kultury Teatr, Lubię Akcent. Po raz pierwszy, co jest nowością, również odbył się bieg, w którym wzięło udział ponad 300 osób, a cała opłata startowa od startujących została przeznaczona na wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Korzystam z okazji, serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym za pomoc. Szczególne podziękowania za koordynację kieruję do pani Edyty Ogonowskiej, naszej radnej, szefowej Miejskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo pani dziękuję. Państwu razem dziękuję. Czy będziemy, nie będziemy musieli czekać do ostatecznych dni wedle umowy? Czy jest szansa, aby zakończyły się wcześniej? Dziękuję. Studia. Nic tam się nie zmieniło. Podpisałem stosowny aneks skracający okres realizacji inwestycji do końca maja. Pozostałe inwestycje trudno na dzień dzisiejszy powiedzieć, jak będzie przebiegała pogoda w marcu i w kwietniu. One na ten moment niektóre wyprzedzają harmonogram. Ale czy to jest powód do wcześniejszego? Bardzo mi zależy, żeby tak było, ale na to pytanie nie odpowiem. Jest za wcześnie. Na dzień dzisiejszy obowiązują te harmonogramy, które były przyjęte w momencie podpisywania umowy. Jedna się kończy wcześniej, to jest koniec maja, to właśnie przebudowa ulicy Warszawskiej. Dziękuję. Czy zostanie zwiększona liczba też kopert przy ulicy Ratuszowej, umożliwiająca sprawny dojazd jak najbliżej wejścia właśnie tego punktu? Czy pan prezydent też to zaplanował? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie radny. Panie prezydencie. Panie przewodniczący, panie radny, sprawę szczegółowo przeanalizować Dyrekcją Zarządu Dróg Miejskich. Pani dyrektor, mamy tutaj dwie koperty, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne w pobliżu, w odległości 15 metrów. I one na dzień dzisiejszy obserwuję z codziennego mojego obowiązku. Nie są zajęte te dwie koperty. Znaczy są okresowo zajmowane, przeważnie są wolne. Czy planujemy, pani dyrektor, rozbudowę ilości miejsc dla osób niepełnosprawnych? No. Powiatowej Rady Osób Niepełnosprawnych. Przepraszam, jeżeli coś, jakieś słowo tutaj pomyliłam. Mamy zamiar zwiększyć ilość miejsc dla osób niepełnosprawnych o 20. Takie pismo poszło i czekamy po prostu. I oczywiście to będzie uzgodniona lokalizacja i państwo na kolejnej sesji przedstawimy. Osoby niepełnosprawne, którym mimo udogodnienia, że jest to na parterze i wejście prosto z chodnika, bariery stanowią drzwi do kas. One są tak skonstruowane, że osoba o kulach z laską ma problem z wejściem.
i prosiłbym o ewentualne sprawdzenie. Osobiście rozmawiałem z osobami niepełnosprawnymi. Takiego problemu nie było. Panie sekretarzu, pan sekretarz nadzorował w moim imieniu budowę. Proszę się ustosunkować do tego pytania. Szanowni Państwo, w pomieszczeniu na dole drzwi szklane są rozsuwane. Jest zamontowana kurtyna powietrzna na wejściu głównym, która powoduje, że powinny te drzwi być stale otwarte. Natomiast przy takiej temperaturze minus 20, jakie były, rzeczywiście drzwi mogły być przez dzień czy dwa zamknięte, natomiast nie były zamknięte do końca, żeby uniemożliwiały wejście. Rozpęd, może tak nazwę to, bo drzwi się otwierają wejściowe w jedną stronę. I najczęściej wchodzący uważa, że następne drzwi też są drzwiami rozwiernymi, a to są po prostu drzwi przesuwne. Być może stąd pewne problemy. Dziękuję. Wyczerpaliśmy ten punkt i szanowni Państwo, przechodzimy do tego punktu porządku obrad. Jest to projekt uchwały, więc uchwała sprawie uchwalenia budżetu na 2000. Tak, panie przewodniczący, wysoka rado, chciałbym do projektu uchwały, który macie Państwo przed sobą, wnieść autopoprawkę, którą Państwo macie na całej kartce, ale ona zmierza do zmniejszenia, czyli do wykreślenia poręczenia w wysokości 3 560 000 na w roku budżetowym 2014 dla spółki Geotermia Grudziądz. W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu wycofuję i proszę o taką zmianę, jaką macie Państwo na piśmie przed sobą. Generalnie wykreślenie kwoty 3 560 000 zł. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania do... Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Na stanie Pani Sekretarz Rada obecnych 33 radnych. Kto z Państwa radnych się za przyjęciem projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Się podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółki z o.o. w Grudziądzu. Otwieram dyskusję nad tym projektem. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, bardzo, pan radny Nowak. Ta uchwała zostaje wniesiona z uwagi na zdanie obywateli i mieszkańców tych budynków. I dlatego uważam, że słusznie, że dzisiaj będziemy głosować i że ona się pojawiła i ma tutaj wsparcie. Ale ona była poprzedzona szeregiem różnych obietnic dla tych mieszkańców, negocjacji. I ja chciałem tutaj na sesji zobowiązać się, że będę interesował się w dalszym ciągu, jak te obietnice w stosunku do mieszkańców na ulicy Lipowej i Nadgórnej zostaną zrealizowane. Te obietnice były zgłaszane przez prezesa medialnie w naszej telewizji kablowej. Były też prowadzone negocjacje z mieszkańcami tych dwóch budynków. Ja myślę, że nie tylko ja, ale i pozostali radni bardzo chętnie zobaczą, jak te obietnice są realizowane. Dzisiaj nie są. Bo raz, że ta uchwała weszła troszeczkę później, bo miała co najmniej 3 miesiące temu wejść. Drugie, plany, które otrzymałem od wiceprezydenta Sikory dotyczące inwestycji MPG, no niestety nie zawierały, no i być może, że nie mogły zawierać. No ale minęło już sporo czasu, minęło od tych dyskusji co najmniej 4-5 miesięcy i w tym zakresie jeszcze się nic nie dzieje. No mam nadzieję, że prezes czekał na ten start, który dzisiaj nastąpi po głosowaniu nad tą uchwałą i będzie można już zaobserwować te działania, które zostały mieszkańcom obiecane. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Bo o tym tu mówimy głównie, choć nie tylko, no nie mogą być realizowane przy mrozach. Powyżej minus 5 już się nie da ze względów technologicznych, więc myślę, że to po ustąpieniu zimy i po pewności, że te mrozy już nie wrócą, na pewno będzie to wykonywane zgodnie z tym, co pan prezes mówi. Dziękuję panie prezydencie. Czy jeszcze ktoś z państwa pytanie do porządku punktu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie prezydencie, bardzo proszę. Na ten 20.
4 rady się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku. Obrad jest projekt uchwały w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywienia w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem Wieloletniej Pomocy Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Chciałbym tylko Państwu przypomnieć, że otrzymaliście Państwo stosowną autopoprawkę już wcześniej na komisjach. Czy jakieś uwagi Państwo macie do tego punktu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych się za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu trzech radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz pomocy rzeczowej na dożywianie przyznawane w ramach programu Wieloletniej Pomocy Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. I też pragnę przypomnieć, że otrzymaliście Państwo autopoprawkę w formie już pisemnej, jeszcze przed komisjami. Czy jakieś uwagi Państwo macie do tego punktu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos nad tym punktem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Kto z Państwa radnych za przyjęciem uchwały? Szanowni Państwo, przechodzimy do tego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zasobu przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie Grotu Głównego poprzez osiedle Rząd, szosę toruńską do ulicy Południowej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji na tym projektem? Bardzo proszę Pan Radny Michał Czepek. Chciałbym głosować na tym projektem uchwały. Czyli w głosowaniu będzie uczestniczyło 22. Jeżeli nie ma żadnych uwag w tym zakresie, to tylko przypomnę, że przy tego typu uchwałach mamy od pewnego czasu ten specjalny sposób głosowania. Głosujemy nad różnymi punktami i pierwszym głosowaniem będzie głosowanie nad stwierdzeniem, że plan narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunku zakresu przestrzennego miasta Grudziądza. Kto z Państwa jest za? Bardzo proszę. Czy jest takie stwierdzenie, dlatego my nad tym głosujemy. Państwo decydujecie, czy narusza, czy nie, przez przyjęcie. Jest bynajmniej, jeżeli Państwo zobaczycie, to samym jest tutaj, że po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone ustalenia studium uwarunkowań w samej podstawie prawnej. Mówię, głosowanie jest formalne. Każdy ma Państwa taką możliwość albo zagłosować, albo być przeciwny, albo się wstrzymać. Dobrze, Szanowni Państwo. Znaczy, jeżeli coś mogę wyjaśnić tutaj nad tym głosowaniem, jakaś jest wątpliwość? Znaczy, decyduje Rada, tak? Rada głosuje na tym, czy coś narusza, czy coś nie narusza, a w podstawie prawnej, jak Państwo zauważycie, jest to stwierdzenie. Może jeżeli jakieś są wątpliwości, Pana Naczelnika bym jeszcze poprosił Bacę, tak, o wyjaśnienie tej kwestii. Uchwała o planowaniu przestrzennym nakłada obowiązek na Radę Gminy stwierdzenie o braku naruszenia, o stwierdzenie zgodności między planem miejscowym a studium. Wojewoda po prostu wymaga od nas jako od organu, który sporządza plany, żeby w protokołach znajdowały się takie głosowania. Dlatego to wprowadziliśmy. To jest wymóg wojewody w Kujawsku Pomorskiego. Oczywiście poparty ustawą o planowaniu przestrzennym. Oczywiście, że nie narusza, inaczej byśmy Państwu radnym nie przedłożyli takiego wniosku, takiego projektu uchwały. Czy jakieś jeszcze pytania do Pana Naczelnika?
Dziękuję bardzo. W związku z powyższym, tak jak mówił, mamy kilka punktów do głosowania w tym projekcie. Pierwsze głosowanie jest na stwierdzenie, że plan nie narusza ustaleń studiów uwarunkowań i kierunku zatrudnienia przestrzennego miasta Grudziądza. Kto z Państwa radnych jest za? Nie ma przeciwnych. Kto się wstrzymał? 4 radnych, 1 osoba nie głosowała, zostało to przyjęte przez Państwa. Drugie głosowanie. Głosowanie o sposobu rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. Też tutaj chciałbym przypomnieć Państwu, wiadomo, że Państwo analizowaliście ten projekt. Ta uwaga została w sposób, że ten sposób jest, że Pan Prezydent uwzględnił tę uwagę. I kto jest za przyjęciem takiego sposobu rozstrzygnięcia uwagi złożonej do projektu? Kto jest Państwa za? Dziewiętnastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Brak przeciwny. Kto się wstrzymał? 3 osoby się wstrzymały. Trzecie głosowanie jest głosowanie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. Też szczegółowo jest to opisane w rozstrzygnięciu, Szanowni Państwo. Wobec tego tylko przyjmujemy, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Kto z Państwa jest za? Osiemnastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? 4 radnych. Wiadomo, jedna osoba nie głosowała. Także zostało to przyjęte. I Szanowni Państwo, przechodzimy do najważniejszego głosowania już nad całym projektem. A więc kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Nie ma przeciwny. Kto się wstrzymał? 4 rady się wstrzymało, jedna osoba nie uczestniczyła w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Miasto Grudziądz na lata 2015-2020. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie tego punktu? Bardzo proszę, Pan Radny Tomaszek. W uzasadnieniu widzę, że alokacja w konkursie wynosi 10 milionów złotych. To jest w skali kraju, w skali województwa, Grudziądza. Chciałbym to się, tego się wypowiedzieć. Panie Prezesie, bardzo proszę. Jak finansowane 85%, ale wiadomo, że nie skonsumujemy tutaj połowy tego budżetu, 1/10 pewnie też nie skonsumujemy, to czy czasem koszt, który musimy ponieść na te czynności wdrożeniowe, czyli opracowanie planu, stworzenie gminie bazy, szkolenie dla pracowników, informacje i promocje dotyczącą i tak dalej, czy te koszty nie przewyższą dofinansowania 85%, czy nie byłoby nas takich, gdybyśmy zrobili to bez przystępowania do konkursu. Ja się jakiekolwiek fundusze później, czy w tej chwili, czy później, więc jeżeli chcemy w ogóle się ubiegać, to musimy taki plan mieć, panie radny. To jest podstawa. On jest, każda gmina go musi opracować i bez tego nie możemy w ogóle składać wniosku. Czyli uważam, że to powinno być zrobione na początek, musi funkcjonować, a potem dopiero możemy do różnych programów związanych z gospodarką niskoemisyjną brać udział i startować. Moim zdaniem to powinno być, to jest podstawa, to jest tak jak dokumentacja przy inwestycji, bez tego nie mamy szans. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytanie? Zabieram teraz się z 23 radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziewiętnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Brak głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 4 radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu bardzo. I Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do następnych punktów, do interpelacji. Tutaj są składowe interpelacje, przyjęliśmy taką zasadę z uwagi, że niektórych Państwa nie było, niektórzy nie mogli odpowiedzieć, a więc ja mam wypisane wszystkie osoby z jakiegoś okresu, bo wtedy, że jakieś uwagi będą, a Państwo nie mogli się wyjść do interpelacji, to bardzo proszę o odpowiedź na interpelację, czy Pani radni. Pan Krzysztof Kosiński, Pan Stanisław Szyszka, Pan Tomasz Tomaszewski. Czy ktoś z Państwa chciałby się do tych swoich odpowiedzi ustosunkować? Bardzo proszę, Pan Radny Kosiński. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chciałbym się odnieść do interpelacji, które składałem w zasadzie w roku ubiegłym, a nie miałem możliwości odpowiedzenia na poprzedniej sesji, ze względu, że nie otrzymałem jeszcze kompletnej odpowiedzi wszystkich.
Jedna z interpelacji dotyczyła, przypomnę, przystosowania istniejących obiektów basenowych zamkniętych w budynkach, czyli w szkołach i na Kalinkowej dla osób niepełnosprawnych. Szanowni Państwo, żaden z tych basenów nie jest przystosowany do korzystania dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście Pan Prezydent odpowiedział mi, z tej odpowiedzi nie jestem zadowolony, chciałbym fragment tej odpowiedzi przedstawić Państwu, Szanowni Radzie, abyście uznali, czy jest to możliwe, żeby żaden z basenów w Grudziądzu nie był przystosowany dla osób niepełnosprawnych, basenów krytych. Przystosowanie istniejących obiektów basenowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych wymagałoby dużych nakładów finansowych ze strony miasta. Na rok przyszły nie są przewidziane inwestycje w tym zakresie. W tej chwili nie są znane również zakresy programów PFRON na rok 2014 i nie wiemy, czy będzie można ubiegać się o środki finansowe na przystosowanie obiektów basenowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym modernizację niski basenowej. Oczywiście, podkreślam to z całą stanowczością, jestem niezadowolony z takiej odpowiedzi. Dlatego, że wymogi XXI wieku, wymogi Unii Europejskiej, wymogi szczególnego traktowania tych osób narzucają na samorząd lokalny bezwzględność zapewnienia dostępności obiektów użyteczności publicznej osobom niepełnosprawnym. No niestety Pan Prezydent nie wypełnia w tym wymiarze, mówimy oczywiście o basenach. Wiemy o biurze, które zostało zorganizowane tu w ratuszu, jest dzisiaj dostępne osobom niepełnosprawnym. Mamy jeszcze szereg problemów z miejscami parkowania, ale jeżeli chodzi o baseny grudziąckie, to te baseny nie są przystosowane. Dlatego, Szanowni Państwo, no nie mogę przyjąć tej odpowiedzi na tą interpelację. Nie wiem, czy nie powinniśmy przegłosować i Pana Prezydenta jako Rada wypowiedzieć się na temat, czy chcemy, czy żądamy bardziej konkretnego działania, bo umożliwiają nam przepisy Rady Miejskiej, jeżeli w sprawach ważnych, jeżeli kwestia ważna nie jest rozstrzygnięta przez Pana Prezydenta albo jest źle potraktowana, to Rada Miejska ma taką możliwość skierowania podobnego interpelacji do Pana Prezydenta i prośby o uwzględnienie tego wniosku, który był skierowany w interpelacji. Oczywiście uważam, że jeden z tych basenów, nie wszystkie, ale jeden z tych basenów bezwzględnie powinien być przystosowany. Łącznie z miejscem dojazdu, wjazdu, szatnią, wejściem do basenu. Szczególnie to dotyczy także osób często dzisiaj młodych, które z racji wypadków doznały konieczności realizacji takiej rehabilitacji, a chciałyby korzystać właśnie z tych basenów. Nawet w godzinach wieczorowych, czy w godzinach porannych. Dlatego nie mogę przyjąć tej odpowiedzi. Druga interpelacja oczywiście dotyczyła budowy sali gimnastycznej na terenie osiedla Miszy. Oczywiście z tą odpowiedzią się całkowicie też nie zgadzam, bo deklaracje, jeszcze raz powtórzę i podkreślę i przypomnę, składane przez władze samorządowe, przez Pana Prezydenta, dokładnie Sikorę, bo składane w mediach, że ta sala gimnastyczna będzie wybudowana nawet za nasze środki, za środki miasta, jeżeli nie uda nam się uzyskać dofinansowania zewnętrznego. Ta obietnica nie została wypełniona przez ostatnie 4 lata, od 2010 roku. Stawia to złe światło władzy samorządowej, stawia to złe światło w złym świetle Pana Prezydenta, który przed wyborami potrafi deklarować, potrafi obiecywać mieszkańcom, natomiast nie potrafi realizować zobowiązań wyborczych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko mam pytanie, czy Pan Radny formułuje dwa wnioski, a więc albo wniosek o przyjęcie tej odpowiedzi, czy lub wezwanie, bo teraz Rada musiała podjąć taką w ramach głosowania decyzję, tak? Składam dwa wnioski o przyjęcie ewentualnie treści tej interpelacji. Jeżeli chcecie Państwo, mogę przeczytać odnośnie budowy sali gimnastycznej, ale
Pan prezydent odwołuje się tylko do pozyskania środków zewnętrznych, natomiast nie wspomina ani jednym słowem o składanych obietnicach przedwyborczych mieszkańcom, nie wspomina o artykule w prasie, nie mówi o tym, że obiecał, natomiast nie dotrzymał słowa. Dlatego bardzo proszę, panie przewodniczący, może Rada by się ustosunkowała do tych dwóch spraw, do kwestii basenów, przystosowania basenów dla osób niepełnosprawnych i do budowy sali gimnastycznej. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, wnioski o przyjęcie odpowiedzi. Jeżeli państwo nie przyjmiecie tych odpowiedzi, no to one nie będą przyjęte. Jeżeli nie złożył w ramię o wezwanie prezydenta do ich uzupełnienia, tak? W tym wypadku Rada chciałaby się wypowiedzieć. Czy ktoś z państwa chciałby, czy pan, może pan prezydent, może mieszkańcy, pan prezydent, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jeśli chodzi o interpelację dotyczącą basenów, to sam pan radny zauważył, że w miarę posiadanych środków i możliwości te bariery architektoniczne są w naszym mieście likwidowane. Jak pan też zauważył w piśmie, który pan otrzymał odpowiedzi na interpelację, jest taki zapis, że nie znamy, jakie są możliwości pozyskiwania środków z PFRON-u na takie cele. W domyśle, jeżeli takie środki będą możliwe do otrzymania, to będziemy się oczywiście o nie ubiegać. Pani wiceprzewodnicząca Sokołowska, bardzo proszę. Interpelacji. Ja też odpowiedzi na interpelację pana. W związku z tym, że porusza pan problem sali gimnastycznej w Miszku, ja również bardzo mi zależy na tym, żeby ta sala tam powstała, ale przypominam sobie, że pan prezydent, składając obietnicę, zawsze używał uzasadnienia, że zbuduje tą salę, ale właśnie w oparciu o doinwestowanie ze środków zewnętrznych. Inną kwestią jest, czy w sposób no, jak najbardziej zaangażowany osoby, które mogłyby przygotować taki wniosek, spełniły nasze oczekiwania. W związku z tym jest to bardzo potrzebna inwestycja w tej części miasta. Niemniej jednak uważam, że poproszenie o doprecyzowanie w odpowiedzi na pana interpelację będzie właściwe, a nas nie będzie stawiało po prostu w różnej, po różnych stronach. Dofinansowanie tej inwestycji był przygotowany, został złożony. Niestety warunki konkursu zostały tak zmienione, że nie mogliśmy tych środków otrzymać. Dziękuję panie prezydencie. Pan radny Kosiński. Szanowni państwo, ja myślę, mam wrażenie i sądzę, że nie stoimy po różnych stronach, tak jak pani wiceprzewodnicząca Rady mówi. W żaden sposób nie uważam, że te dwie kwestie mogą postawić nas po różnych stronach, dlatego że my zawsze jako Rada Miejska stajemy po stronie mieszkańców. I czy to sprawnych, czy niepełnosprawnych, czy dzieci ze szkoły, nieważne, ale stoimy zawsze po stronie mieszkańców. Dlatego żeśmy, dlatego jesteśmy wybrani, dlatego też mamy realizować pewne wnioski mieszkańców, uwagi i tak dalej. Natomiast to do budowy sali gimnastycznej, ja tylko nawiązuję do wypowiedzi i deklaracji złożonej w mediach. Bo takie deklaracje, szanowni państwo, zostały w zasadzie kilkukrotnie składane. W Gazecie Pomorskiej także. Pomimo tego, że jeżeli nie otrzymamy takiego dofinansowania zewnętrznego, to tą salę wybudujemy za własne środki. Takie padło sformułowanie. Ja tylko podtrzymuję to, co pan prezydent, podnoszę tutaj to, co pan prezydent powiedział w mediach i uważam, że słowność władzy polega na tym, że realizujemy. Macie już mijają 4 lata, jest koniec kadencji i być może nawet jeżeli pozostałby ten dobry ślad w budżecie tegorocznym, odnośnie rozpoczęcia takiej inwestycji, to byłoby bardzo dobrze. Natomiast co do środków PFRON-owskich i tak dalej, ja uważam, że miasto wydaje krocie bardzo duże pieniądze, nie tylko na sport komercyjny, na koncerty, na fajerwerki, na wystrzały, że kwestia przystosowania tego jednego basenu dla osób niepełnosprawnych, wydaje się, nie są aż tak duże koszty dla miasta do poniesienia, dlatego uważam, że jest to temat też poniekąd priorytetowy, ale dla małej grupy osób, ale jest ważny. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, oczywiście są wydawane różnego rodzaju kwoty na różne cele, natomiast myślę, że państwo doskonale pamiętacie, ile było wniosków do projektu budżetu na rok 2014. To był dobry moment, kiedy pan rok, no wtedy nie padł.
Dziękuję bardzo. Pani radna Bagieska. Miasto dla osób niepełnosprawnych robimy bardzo mało. Szczerze mówiąc, bardzo mało, nie mamy czym się aż tak pochwalić. I uważam, że w 100-tysięcznym mieście jeden basen, który byłby dostosowany dla osób niepełnosprawnych, to myślę, że jakby dobrze chciał przekalkulować, to naprawdę można by było to zrobić. I naprawdę popieram to, że jakby po prostu jest niezadowolony z odpowiedzi na tą interpelację. Naprawdę uważam, że to jest słuszna interpelacja. Dziękuję. Pewnie wydaje mi się uzasadniłem to, natomiast co do akurat terminu składania interpelacji, bo było to pod koniec roku, każda interpelacja i każde wnioskowanie ma swoje uzasadnienie we wnioskach mieszkańców, tak to wygląda. Nie wszyscy są niepełnosprawni, a w momencie, kiedy niepełnosprawni uznają, iż taki mankament jest, to wtedy jak gdyby tę sprawę wnosimy tutaj na forum Rady Miejskiej. Tak jest tryb analizowania. Wydaje mi się, że nie są aż to tak duże koszty przystosowania tego basenu, dlatego też w roku budżetowym dziesiątki zmian są wprowadzane w trakcie roku budżetowego i można byłoby to zrealizować, tym bardziej, że jest taka potrzeba. Dziękuję bardzo. Jedno pytanie. Uzupełnienie. Wnioskuję jeszcze raz podobnie o uzupełnienie. Tak? O uzupełnienie odpowiedzi. Bez decyzji rady. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa do złożonych interpelacji jakieś wypowiedzi? Nie widzę. Czy w dniu dzisiejszym ktoś by chciał złożyć interpelację Pana Polini? Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Kiedyś ulica Toruńska, dawniej 1 maja, była jednym z deptaków Grudziądza. Teraz ta ulica powoli traci ten charakter. Tam ruch uliczny odbywa się właściwie na tej zasadzie, że przyjeżdżają samochody dostawcze i tramwaje jeździ. A po 19 mogą jeździć wszyscy w kierunku południowym. Ja proponuję, że w związku z tym, że ten charakter deptaka już tam zaniknął zupełnie, żeby Zarząd Dróg Miejskich rozważył możliwość udrożnienia od strony Śródmieścia w kierunku południowym. To na pewno usprawni ruch w tej części miasta. Dziękuję. Pana radna odpowiedź. Jeżeli nie ma już żadnej kwestii dotyczących interpelacji, jeszcze interpelację pan radny Czepek Marek. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Prezydencie. Ja mam interpelację w związku z tym, że do dnia 31 grudnia 2013 obowiązywały dwie uchwały Rady Miejskiej. Jedna numer 42/37/09 z 24 czerwca 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie gminy miasto Grudziądz. I druga, która z nią koresponduje i mówi o podobnej sytuacji, uchwała nr 42/38/09 z dnia 24 czerwca 2009 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na terenie gminy miasto Grudziądz. Jeżeli te zwolnienia utraciły jakby ważność z dniem 31 grudnia 2013, teraz jest rok 2014, sytuacja w Grudziądzu jeszcze wygląda nieciekawie, bo bezrobocie jest bardzo duże. I moje pytanie jest takie do pana prezydenta. Jakie możliwości prawne można zastosować dla potencjalnych inwestorów chcących inwestować w Grudziądzu w celu poprawy sytuacji na rynku pracy? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także jest to ustna interpelacja złożona na sesji. Jeżeli już nie ma żadnych innych interpelacji, Szanowni Państwo, przechodzimy do zapytań i wolnych głosów. To także, jak się umawialiśmy wcześniej, są odpowiedzi, które są wcześniej, tak, a więc jeżeli Państwo będą, ja odczytam, że osoby, które otrzymały odpowiedzi, pan Marek Czepek, pan Michał Czepek, pan Maciej Glamowski, pan Krzysztof Kościński, pan Tomasz Smolarek i pan Antoni Wiśniewski. Czy ktoś z Państwa chciałby się wypowiedzieć do tych odpowiedzi? Bardzo proszę, pan Marek Czepek i pan dobrze mi podawał. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Prezydencie. Ja pytałem o to, dlaczego Grudziądz nie był posprzątany na święta. Chodziło o to, w interpelacji, w odpowiedzi pana prezydenta, mniej więcej, jakby to skrócić, to
nie było posprzątane, ponieważ była zmiana szczotek na pługi i ten długi okres i tak dalej, i tak dalej. Chodzi po prostu mi o to, żeby był taki mechanizm w mieście, żeby była jakaś osoba czy ktoś odpowiedzialny, który by stwierdził, trzeba posprzątać nasze miasto, bo jest brudno, a nie żebyśmy musieli na sesji o tym mówić. Ja uważam, że to powinno być jakiś mechanizm załatwiania tej sprawy w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Następnie pan Michał Czepek, potem pan... Chciałem złożyć serdeczne podziękowania na ręce Zarządu Dróg Miejskich za poważne potraktowanie sprawy oświetlenia ulicznego, ale przede wszystkim tego zgłoszonego przeze mnie deputata na osiedli Strzemięcin przez środek osiedla. Bardzo dziękuję za podjęcie interwencji w spółce Energooświetlenie. Natomiast z ubolewaniem stwierdzam, że spółka Energooświetlenie nie przyjęła niestety wniosku ani mojego, ani Zarządu Dróg Miejskich w sprawie wymiany tego oświetlenia na energooszczędne i bardziej efektywne. Podnosiłem w swoim zapytaniu kwestię tego, że są tam oprawy sferyczne, czyli okrągłe, które oświetlają tak zarówno chodnik, jak i niebo niepotrzebnie. I zresztą świecą pomarańczowym światłem, które też jest bardzo nieefektywne. Ja mam wielką prośbę do pana prezydenta, do Zarządu Dróg Miejskich, za pośrednictwo pana prezydenta, aby otrzymać zinwentaryzowane oświetlenie, które jest dzisiaj w zarządzie tej spółki Energooświetlenie, jaka zdaniem Zarządu Dróg Miejskich, zdaniem pana prezydenta, jest szansa na to, aby te wszystkie ciągi uliczne i chodniki, które są dzisiaj obsługiwane przez tą spółkę, przejąć na majątek miasta, czyli dokonać miejskich inwestycji, żeby podziękować tej firmie za obsługę oświetlenia w mieście. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, składałem dwa zapytania. Pierwsze zapytanie dotyczyło Grudziąckiego Parku Przemysłowego w dwóch sprawach. Pierwsze, parceli na ulicy Karabinierów. Pytałem generalnie, jaki GPP ma plany w stosunku do tej parceli, tym bardziej, że na jednej z posiedzeń Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej pani prezes mówiła o tym, że jest to raczej teren dedykowany mieszkalnictwu i w tym kierunku powinny tam pójść zmiany. Otrzymałem odpowiedź na moje pytanie, to znaczy to nie jest odpowiedź merytoryczna. Dostałem odpowiedź, jaki tam jest plan zagospodarowania. Po prostu nie pytałem o to, jaki tam jest plan zagospodarowania. Pytałem, czy prezes, czy GPP chce wystąpić o zmianę planu tego zagospodarowania. Pytałem, dlaczego po raz kolejny wystawia stację paliw na sprzedaż. Tak? W mojej ocenie sprzedaż tej stacji paliw zablokuje tam zmiany planu zagospodarowania w kierunku budownictwa mieszkaniowego. Zatem w mojej ocenie nie uzyskałem absolutnie odpowiedzi na pytanie, które zadawałem. To jest pierwsza rzecz. Druga część dotyczyła promocji gospodarczej prowadzonej przez GPP. Otrzymałem odpowiedź, że GPP nie prowadzi promocji gospodarczej, nie dostało takiego zlecenia od miasta. Zatem moje pytanie jest, to kto odpowiada za promocję gospodarczą? Jeżeli GPP nie, to kto jest odpowiedzialny? Druga część dotyczyła witryny internetowej. To jest może drobnostka, tak? Oczywiście, że witryna internetowa o niczym nie świadczy. Wskazywałem tylko na to, że ona kształtuje jakiś tam wizerunek firmy i w mojej ocenie jest dezaktualizowana. Otrzymałem odpowiedź, że jest aktualna. Dzisiaj sprawdzałem, wchodziłem na tą stronę. Możecie Państwo sobie wejść. Na zakładce Grudziądz jest mapa, na której są zdezaktualizowane na przykład większość dróg, które tam są w budowie, tak? Zaznaczone jako w budowie. Co więcej, kuriozum tej mapy jest takie, że tam nie ma Grudziądza. Szanowni Państwo, to już nie jest śmieszne, tak? Tam nie ma Grudziądza. Czyli jeżeli mamy promować Grudziądz poprzez umieszczanie mapy, na której nie ma naszego miasta, no to gratuluję takiego pomysłu. Więc nie jestem usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Oczywiście jest zakładka, prezentacja, która jest zdecydowanie lepiej przygotowana, prawdopodobnie przez firmę zewnętrzną i jest to element programu, który był prowadzony Miasto Otwarte dla Biznesu i tam jest zupełnie inaczej opisany Grudziądz. Ale główna zakładka o Grudziądzu jest moim zdaniem, ale to jest tylko przykład, jest na bardzo niskim poziomie. Tak? Proszę mi powiedzieć na przykład, jakie znaczenie dla inwestora ma informacja, że w Grudziądzu, nie pamiętam, 23 kładki, 15 mostków i tak dalej. Przecież to nie są informacje, które tak naprawdę mają jakiekolwiek znaczenie dla inwestora.
Zatem nie jestem usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Uważam, że ta odpowiedź, już pomijam względy merytoryczne, ale też i formalne, Szanowni Państwo, na to chciałbym zwrócić też uwagę, że niestety forma odpowiedzi jest na bardzo niskim poziomie. Bardzo niskim poziomie. Współczuję prezydentowi, że musi pracować z takimi współpracownikami. Naprawdę. To jest po prostu przekopiowanie pewnych rzeczy ze strony internetowej. Ktoś powinien to też weryfikować, nawet dbając o jakieś te funkcje. Tak? To, co dostałem, to jest dość małe. Jeżeli chodzi o drugie zapytanie, dotyczyło budowy strategii. Oczywiście miasto przystąpi do budowy tej strategii. Są różne filozofie. Ja rozumiem, że my czekamy na opracowania od Gruna i będziemy naszą strategię jakby przystosowywać do tego, co będzie w kolejnym okresie programowane. Przyznam szczerze, że to jest jakaś tam droga. Oczywiście inne miasta poszły inną drogą, że najpierw opracowują strategię, a później starają się lobbować na rzecz pewnych pomysłów, które ujmujemy w strategii. Tak? Czyli najpierw my mamy wizję miasta, jakie to miasto miało być w 2030 roku, w 2020 roku i jakie inwestycje chcemy zrealizować i później lobbujemy, aby te inwestycje można było realizować za środki unijne. U nas przyjęto inną zasadę. Podpasujemy strategię pod coś, co nam zostanie z góry narzucone. Trzeba też pamiętać, że opracowywanie strategii to nie jest miesiąc, dwa. To jest przygotowywanie, jeżeli chcemy to poważnie potraktować, poważnie przeprowadzić konsultacje społeczne. To jest proces wielomiesięczny. I takie są też doświadczenia innych miast. Zatem uważanie, że jest wszystko ok, że nie jesteśmy spóźnieni, ja uważam, że powinniśmy bardzo szybko do tego przystąpić. No to jest zadanie tego miasta, niezależnie kto będzie rządził w kolejnej kadencji. Dziękuję bardzo. Więc z tej odpowiedzi jestem zadowolony. Następne odpowiedzi otrzymałem odnośnie porządku w mieście, między innymi jak tutaj radny Czepek nadmieniał, więc bulwersuje mnie taka odpowiedź. Słuchajcie, kochani. Firma wykonuje zadania ręcznego oczyszczania chodników. Osoby sprzątające w chwilach oczyszczają tereny Starego Miasta. Czy tylko teren Starego Miasta należy do porządku tego miasta? No wiecie, to dla mnie jest nie do tego. Mnie głównie również chodziło, jeżeli chodzi, wiemy, że te wozy, które jeżdżą i sprzątają krawężniki i tak dalej, to się wszystko zgadza. Natomiast między innymi chodziło mi o to, żeby egzekwować od spółdzień tam, gdzie osiedla są, między innymi. Kiedyś pamiętamy dokładnie, że chodzili, czy to panie, czy panowie, mieli woreczki takie piki, jak to mówią, na tego i papierki zbierali i folii. A teraz coraz to więcej tych samolotów po tym mieście, jeżeli wiatr jest jeszcze, tym bardziej. I tutaj mnie głównie chodziło również, żeby te podmioty, które do nich należą osiedla, żeby tutaj, jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, PGN i tak dalej, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, bulwersuje mnie również, ale szczera odpowiedź, jeżeli chodzi o sprawy związane z Narodowym Funduszem i tak dalej, jeżeli chodzi o zadłużenia i to. Czytam jedno zdanie. Mimo wszystko szpital zmniejszył średnio miesięczne świadczenia ponad limitowe o 50%. Skutkiem tego jest niestety znaczne pogorszenie dostępności do udzielenia świadczeń zdrowotnych dla pacjentów. Nie rozumiem. Czyli szczera odpowiedź, bo tak na pewno było, bo wiadomo, że również i personelowi pan dyrektor obniżył, nawet pan prezydent mówił, że pan dyrektor zwrócił się do pana prezydenta o obniżenie na rok czasu do czerwca i tak dalej. Poszukuje ten prezydent, ten dyrektor, poszukuje środków, żeby ten szpital istniał. Natomiast bardzo dobrze, wartość świadczonych niezapłaconych przez Narodowy Fundusz w latach 2010-2012. I powiem tak, świadczenia niezapłacone za 2010 rok, w tej tabeli wynika, pod którą podpisał się pan prezydent. 19 901 580. 2011 rok 25 280 511.
2012 już zeszło trochę, bo spłacone niektóre rzeczy były poprzez wyroki sądowe. Wychodzi za 2012 17 108 868 zł. Nie rozumiem tego, że w państwie prawa takie rzeczy się dzieją i Narodowy Fundusz już dawno powinien zniknąć z mapy Polski. Zarządzanie powinno być tak, jak kiedyś było, wojewódzkie kasy chorych. Natomiast jak Narodowy Fundusz powstał, to oświadczenie było takie, że Narodowy Fundusz będzie tak dbał o to, że wszystkie placówki będą czekały, lekarz będzie z otwartymi drzwiami czekał za pacjentem. A niestety, tak czeka, ale on w gabinecie prywatnym. I tutaj nastąpiła pomyłka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan Pierwszyński. Parkowanie dla osób niepełnosprawnych. Dotyczyło to także ulic, które są oznaczone zakazem ruchu wszelkich pojazdów, a gdzie w zasadzie też jak gdyby narzuca się pewne opłaty osobom, które tam jadą, mówię o osobach niepełnosprawnych. Oczywiście nie mogę się z tym całkowicie zgodzić. Myślę, że jest to błąd taki zasadniczy w projekcie uchwały, którą powiedzieliśmy o specjalnej strefie parkowania, że nie uwzględniliśmy zapisu wyłączającego jak gdyby te ulice. Oczywiście te ulice dopuszczają w pewnych formułach w wielu miastach w Polsce parkowania, ale tylko mieszkańców. Ale taka tablica musi pod zakazem ruchu wszelkich, zakazem ruchu pojazdów musi być zawieszona i wtedy jest zapis, że nie dotyczy to mieszkańców. W tym przypadku można także pobierać te opłaty od mieszkańców. Oczywiście z tą kwestią się nie zgadzam, ale problem zapytania dotyczył tego kontekstu oczywiście zapewnienia wystarczającej liczby miejsc parkowania. Cieszę się, że jest tendencja wzrostowa, to tak samo jak ze stawkami na śmieci, z metodą i tak dalej. Jest pewna ewolucja. Pani dyrektor dzisiaj mówiła o pewnym wzroście, który państwo planujecie, ale uważam w dalszym ciągu, że ten wzrost nawet w liczbie 20 miejsc w stosunku do 52 miejsc istniejących nie jest adekwatny do potrzeb. Potrzeby miasta Grudziądza są zdecydowanie większe. Powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałem także na konferencji prasowej, że przywilej parkowania osób niepełnosprawnych w miejscach wyznaczonych, przywilej darmowego parkowania nie jest ulgą socjalną ze względu na dochody, tylko jest przywilejem, który ma ułatwić życie i bezpieczny dojazd osobom niepełnosprawnym do celu. Tak jest cel. I dzisiaj parkowanie z dala gdzieś, bo jeżeli miejsca dla osób niepełnosprawnych są zajęte, niestety ktoś musi wykorzystać najbliższe możliwe miejsce parkowania, musi jeszcze dokonać opłaty. I tak jak powiedziałem, nie zawsze ma odpowiednią liczbę bilonów w kieszeni i kiedy osoba niepełnosprawna, widzieliśmy w telewizji kablowej w Grudziądzu pana, który był po amputacji kończyny dolnej, jeżeli taka osoba w dzisiejszej porze, zimowej, przy takich opadach śniegu ma jeszcze szukać sklepu, ma rozmieniać pieniądze, ma dokonywać opłaty, to ja uważam, że samorząd podejmując taką uchwałę i zobowiązując osoby niepełnosprawne do płatności, jest zupełnie nie rozumie osób niepełnosprawnych. Nie rozumie. Nie rozumie takiej potrzeby. Dlatego liczba miejsc parkowania powinna być optymalna. Jeszcze raz przypomnę, w mieście Grudziądzu mamy wydanych prawie 4000 takich kart. Gdybyśmy mieli około 300 miejsc parkowania w mieście Grudziądzu, mówię o wszystkich miejscach, to być może zapewniłoby to potrzeby tych osób, nie tylko mieszkańców, ale także osób przyjeżdżających do miasta Grudziądza. To tyle, dziękuję bardzo. Pomoc w południowej części pomiędzy całym osiedlem mieszkaniowym a dawnym PGR Grudziądz istnieje takie malownicze miejsce, schody w dół do zabytkowej przepochowni przy Wiśle. Ja mam prośbę do tych schodów, brakuje 100 metrów utwardzonego, cywilizowanego dojścia. Chodnika albo nawierzchni takiej naturalnej jak glinka z cementem i ze żwirem na przykład. Taka prośba, czy przydałoby się to w tym roku budżetowym wykonać takie przejście?
do tych schodów, żeby można było tam dojść. Ponieważ w dalszym ciągu Regionalny Warzeń Dróg Wodnych w Gdańsku, oddział regionalny w Chełmie utwardził już ścieżkę na Bale. Jest to teraz takie naprawdę ulubione miejsce spacerów mieszkańców Chmielewarzące, ale też innych mieszkańców, którzy przyjeżdżają specjalnie w to miejsce. Ale fajnie było, gdyby było tam dojście normalne do tych schodów. Także gdyby było można zbudować tam te 100 metrów chodnika, czy utwardzić po prostu w sposób naturalny, na wierzchni byłoby świetnie. Dziękuję bardzo. Pan radny prawie rozpoczął kolejną część tego punktu, ale przed członków Komisji Sportu, członów Komisji Bezpieczeństwa po sesji proszę o pozostanie na sali 301. Będą się odbywały te dwie komisje. I rozpoczynamy w toniu. Dzisiejsze mam pytanie. Pan radny Koliński, pan radny Tomaszewski. Dobrze. Dobrze. Pan radny też się zgłasza? Dobrze. Pan radny zgłaszał. W pierwszej kolejności pan radny Poliński. Prezydencie, szanowni państwo, cieszy nas wszystkich rozbudowa portu rzecznego i związane z tym usług, udogodnień z dostępem do Wisły, do turystyki wodnej. I w związku z tym mam pytanie od koła wodniaków z Hydrowaku. Próbowali oni zwodować żaglówkę i grożono im mandatem 500 zł. O co chodzi? Proszę państwa, w porcie rzecznym nie ma skipu, nie ma miejsca, w którym by można podjechać samochodem osobowym z przyczepką i z tej przyczepki spuścić łódź do wody. Jest natomiast takie miejsce na Błoniach Nadwiślańskich, wybetonowane. Z tego miejsca korzysta straż pożarna, podjeżdżając, napełniając zbiorniki, opuszczając łodzie wodne. A ci panowie próbowali podjechać i straszano ich mandatem 500 zł. Rozmawiałem z panem naczelnikiem Straży Miejskiej, który mówi, że nie ma przeciwwskazań, bo Wisła jest udostępniona. Wolno pływać na Wiśle, ale podjechać do Wisły samochodem nie wolno i grozi za to mandat, bo tam stoi znak drogowy zakaz ruchu. Zakaz wjazdu wszelkim pojazdom. Czyli jesteśmy w jakiejś sprzeczności. Korzystać wolno, ale zapłaci się mandat, bo tam jest znak drogowy, z którym uniemożliwia dojazd. W związku z tym mam pytanie, kto mógłby takim wodniakom, bo ja rozumiem, ten znak jest po to, żeby nie rozjeżdżano Błoni Nadwiślańskiej, nie żużlowano tam samochodami i tak dalej. Ale takie wodowanie łodzi to nie odbywa się codziennie. I proszę o odpowiedź, kto powinien wydawać może takie zezwolenia imienne czy jednorazowe, czy to Zarząd Dróg Miejskich, czy Wydział Ochrony Środowiska, żeby mógł tym wodniakom odpowiedzieć. Dziękuję. Umieszczenia stosownego stosownej tabliczki pod tym znakiem, kogo ewentualnie to nie dotyczy, czyli na przykład osób, które chcą zwodować kłucz, tak? Myślę, że to zostanie rozważone i otrzyma pan odpowiedź. Natomiast bardzo prosiłbym panią dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, bo chciała jeszcze odpowiedzieć na... Szanowni państwo, chciałabym się ustosunkować do pytania, właściwie zarzutów pana Kosińskiego. Szanowny panie radny, 300 miejsc dla osób niepełnosprawnych, a cóż zrobić wtedy z pozostałymi osobami? Mamy 1168 miejsc pozostałych w mieście, w strefie płatnego parkowania. Gdybyśmy z tego 300 zrobili dla osób niepełnosprawnych, proszę mi powiedzieć, jak funkcjonowałoby nasze miasto. To jest pierwszy zarzut. Tym razem ja pozwolę się nie zgodzić i jest to niemożliwe, żebyśmy wyznaczyli 300 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Chciałam przypomnieć, że prawie 4 lata funkcjonuje już u nas płatność mobilna i osoba niepełnosprawna absolutnie nie musi wychodzić nawet z samochodu, a może zapłacić za parkowanie. Naprawdę jest to sposób bardzo wygodny, mało tego, najtańszy, bo płaci za rzeczywisty czas. Więc naprawdę nie trzeba mieć drobnych, nie trzeba chodzić do parkomatów. Można zrobić to z pozycji, właściwie z każdej pozycji, bo można siedzieć na spotkaniu, tak jak jest sesja, teraz można sobie przedłużyć parkowanie, więc no nie ma nic prostszego. Kolejna sprawa, przypomnę, że jeszcze 2 lata temu mieliśmy zaledwie 3% miejsc dla osób niepełnosprawnych. W tej chwili mamy już ponad 4,5%. Po tej zmianie, którą chcemy wprowadzić, będzie już 6,2%. Ustawa nam mówi o 4%. Więc jesteśmy i tak już o ponad 50%, że tak powiem, no nie chcę powiedzieć, że lepsi niż ustawa, tak? To nie o to chodzi, wiadomo, że tych miejsc jest zawsze za mało. Natomiast no, musimy wziąć pod uwagę osoby
zdrowe, jak również osoby niepełnosprawne. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie radny. Kiedyś była zupełnie inna sytuacja, prosty wzgląd, dlatego że osoby niepełnosprawne nie ponosiły opłat, wtedy mogły stawać w dowolnie wybranym miejscu, tam gdzie było wolne i jak najbliżej dojechać do obiektu. To było najwygodniejsze rozwiązanie, uważam optymalne. Przynajmniej dla takiego miasta jak Grudziądz, gdzie w ogóle mamy bardzo duży problem z limitem miejsc parkowania. Oczywiście obligowane są dzisiaj galerie, markety, tam wszędzie ludzie wykorzystują, gdzie jest tylko możliwe. Myślę, że niedługo pojawi się też i kwestia płatności parkowania właśnie przy Kauflandzie i przy innych marketach, bo po prostu przyrost aut, przyrost samochodów w skali Grudziądza niestety jest bardzo duży. Co roku strasznie ten wskaźnik nam przyrasta i za chwilę możemy sobie nie poradzić, jeżeli państwo nie będziecie budowali kolejnych parkingów w tym mieście, bo taka jest potrzeba. To, że narzucimy komuś kaganiec w postaci fiskalnej, będzie musiał opłacić, będzie miał limitowany czas, to nie jest rozwiązanie. W tym mieście trzeba budować parkingi. Taki jest wymóg XXI wieku i rejestracji pojazdów w tym mieście. To wynika z logiki. Niczego więcej. Dziękuję bardzo. Gdzie chciałby tutaj te parkingi, żeby one powstały? Bo ja myślę, że my mamy niestety taką jedną przypadkę, że chcielibyśmy, żeby te parkingi były, nie wiem, przy samym sklepie, przy samym urzędzie. Jeżeli już ktokolwiek musi, nie mówię o słowach oczywiście niepełnosprawnych, jeżeli ktokolwiek musi przejść już kilkaset metrów, to dla niego już jest daleko. Ja myślę, że to też nie najbardziej istotną kwestią jest, żeby tych miejsc było jak najwięcej dla osób niepełnosprawnych, tylko żeby były one wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. I to jest niestety największy problem, zmiana taka mentalności osób, które w sposób nieuprawniony z tych miejsc korzystają. Gdyby takiej sytuacji nie było, myślę, że też problemu z parkowaniem dla osób niepełnosprawnych w naszym mieście byśmy nie mieli. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomaszewski. Dzikiej plaży jest objęta mechanicznym czyszczeniem, sprzątaniem. Skarżą się mieszkańcy, iż jest ona coraz bardziej zanieczyszczona, coraz bardziej brudna, iż nie dojeżdżają tam samochody, które powinny oczyścić tę drogę. Prosiłbym o sprawdzenie, czy jest objęta w planach, jeżeli nie, to dlaczego nie jest sprzątana i oczywiście doprowadzenie do skutku, aby była jak najszybciej i sprzątana, jak i jak najszybciej w ten harmonogram był sprawdzony. Na pewno jest w pewnej części ujęte w harmonogramie, ale tylko w tej części, która nie jest gruntowa, bo oczywiście ulice gruntowe, one nie są, tam nie jeżdżą zamiatarki, natomiast precyzyjnie nie potrafię powiedzieć z jaką częstotliwością, ale sprawdzę oczywiście. Kontroluję firmy, które wygrały przetargi, a później nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Idąc ulicą Mickiewicza, jeszcze przed opadami śniegu, strzoną niedopałkami, papierkami. No, widoczność, że nie było to sprzątane od jakiegoś dłuższego czasu. Po spadnięciu śniegu dopiero się okazało, że firma, która sprząta przystanki autobusowe i tramwajowe, no, według opinii mieszkańców totalnie nawala. Przy szpitalu nie można wejść do autobusu z wały śniegu, bo samochody z pługami odśnieżające ulicę no, zasypały jeszcze na dodatek i tak nieoczyszczone przystanki. I akurat teraz w poniedziałek bodajże spotkałem pana, który oczyszczał przystanek na ulicy Chełmińskiej przy skrzyżowaniu z Bydgoską w kierunku miasta. Bez żadnego sprzętu, oprócz jakiejś tam łopaty do śniegu, bez piasku, jak rozmawiałem z nim, to najbliższe miejsce gdzieś na ten cały teren, gdzie piasek się znajduje, to jest w okolicach Chełmińskiej 108. Posypywał tylko solą. W ogóle przystanki są tak rzadko doprowadzane do porządku. I nie wiem, jak taka firma, która nie ma samochodu do wywożenia śmieci z tych przystanków, do dostarczenia piasku na te przystanki, no jak ci ludzie, którzy sprzątają, mają w kieszeniach ten piasek przynieść? I skutkuje to tym, że posypują tylko solą, jeżeli już to robią. Bo nie wszyscy sprzątają w tym okresie zimowym. Niektóre przystanki, jak idziemy przez miasto, widzimy, że są nietknięte.
I jakie konsekwencje ponosi ta firma, która sprząta miasto? Niektóre odcinki chodników w mieście są również niesprzątane. Na przykład ulica Czerwonodwolna. Od rogu, właśnie tam, gdzie stoi ten warzywniaczek malutki, idąc w kierunku ulicy Bydgoskiej, prawa strona jest w ogóle niesprzątana. Może dlatego, że jest to od podwórza budynku, którego właściciel front ma od Chełmińskiej. Tam jest jako tako sprzątnięte, od Czerwonodwornej nie. Nie wiem, czy Straż Miejska nie chodzi po mieście, nie widzi tego. Prosiłbym o zwrócenie uwagi, pilnowanie, bo to są niby drobne sprawy, ale ważne. Dziękuję bardzo. Prezydencie, panie radny, potwierdzam, tak, przystanki są od poniedziałku niesprzątane. Z firmą, z którą mamy podpisaną umowę, jest to druga firma, która została wyłoniona w postępowaniu przed postępowaniem w trybie ustawy prawo zamówień, bo pierwsza nie podpisała umowy. W związku z takim stanem rzeczy, za wszystkie dni, które teraz były przystanki niesprzątane, została naliczona kara. Jest to 2% wartości miesięcznego wynagrodzenia. Przy czym dodam, iż przygotowywane jest już pismo, iż odstępujemy od zawartej umowy. Podobno, nie jest to przede wszystkim ta sama firma, którą pan radny wskazał, iż sprząta budynki podwórza MPG-u. To jest córka tej firmy. Więc odstępujemy, przygotowujemy takie pismo, że odstępujemy od zawartej umowy i zostanie przygotowane nowe postępowanie w trybie ustawy prawa zamówień publicznych. Celem wyłonienia innego wykonawcy. Natomiast to, co pan mówi o tym, że firma nie dysponuje zapleczem odpowiednim, to co wymagane jest z zawartej umowy jako wydział tu nadzorujący, my dokonujemy tych sprawdzeń i za każdą jedną taką czynność stwierdzoną, czyli nie za posprzątanie w należytym stanie, są naliczane kary. Począwszy tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym roku były wystawione kary za 15, 16, 17, 18, 20, 27 i 28 stycznia. Po kolei wszystkie dni były wystawiane kary za nieposprzątanie przystanków. Znowu możecie zabrać im 2% wynagrodzenia. Jeżeli kilka dni z rzędu jest to niesprzątane, zawsze każdego niesprzątnięcia służby nie są w stanie wyłapać, to im i tak się opłaci. I miasto powinno zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy to jest ta sama firma, czy już inna, ta, która sprzątała latem. Proszę państwa, ci pracownicy, którzy sprzątają, to gołymi rękoma wybierają, i do dziś to robią, z koszy na śmieci odpady, które wrzucają tam ci, którzy są te odpady niepotrzebne. Gołymi rękoma kładą do reklamówek, i w związku z tym, że nie ma żadnego transportu, idą do najbliższego kontenera i to tam wyrzucają. No proszę państwa, jeżeli firma nie ma samochodu, który odbiera te śmieci, albo nie ma gdzie wywieźć śniegu z przystanku, no to co to jest za firma? I miasto powinno dbać o swój wizerunek, byle jakiej firmy nie zatrudnić. Ktoś powinien sprawdzić, czy ci ludzie mają odpowiedni sprzęt, ubrania robocze. No nie wiem. Nie wiem, czy ta informacja jest prawdziwa, ale podobno na cały miesiąc niektóre osoby za sprzątanie poszczególnego przystanku otrzymują 15 zł. Umowy proszę sprawdzić. Czy... No nie wiem, bo tak być nie może. Dziękuję. Chciałem to też do wypowiedzi pana Wiedziałowskiego, radnego. Jest to absolutna prawda, ale też 2 lata temu sprzątająca firma, która
ma swoją siedzibę w Grudziądzu, nie będę wymieniał nazwy, żeby tu nikogo nie logować, co prawda i tak dalej. Była zauważalna w weekendy, w soboty, w niedzielę, gdzie karszerami były myte przystanki, gdzie były sprzątane chodniki, gdzie były po prostu wybierane śmieci i zawsze na tych przystankach było czysto. Co chwilę obecnie nie można powiedzieć od dłuższego czasu. Ja zgłaszałem to kiedyś też na sesji, że ta firma jest bardzo nieuczciwa. A dlaczego nie sprzątają, bo właściciel firmy nie płaci ludziom, z którymi rozmawiałem, od kilku dni nie dostają wynagrodzenia i dlatego to się mści. No ale wracając do moich pytań, chciałem też zwrócić uwagę, czy nie można by było na osiedle wprowadzić otwartych kontenerów gabarytowych raz chociaż na kwartał, żeby ludzie, którzy wystawiają meble, telewizory, nie wozili tego gdzieś tam do MZK i tak dalej. Bo nie mają środków transportu i tak zbożałem miasto, jak jest Grudziądz, nie stać ich na wynajmowanie samochodów, żeby płacić za ten wywóz swoich po prostu tam starych mebli czy cokolwiek. Następne moje pytanie też chciałem zapytać. Rozmawiając z przedstawicielami firm, które znajduje się Urzędu Celnego, Geronimo, jak i też Fabryki Świec. Nie ma tam ciągłej linii. Nie ma tam zakazu wyprzedzania, jest droga bardzo wąska, pobocza są zarośnięte krzakami, ludzie boją się wracać z pracy czy do pracy, a bynajmniej w godzinach wieczornych. Tam jest tragedia. Tam ludzie nie mają się gdzie podziać, a jednak kilkaset ludzi tam pracuje, około 1000 ludzi w sumie. I myślę, że też powinniśmy o to zacząć, bo masa ludzi pracuje z terenu Grudziądza. Dziękuję. Ja bym tak nie przyjmował powiedzenia, czy zaczął naprawdę, bo pan radny nie zna wszystkich faktów. Ja mogę odpowiedzieć z własnego doświadczenia, że widziałem, jak firma, która opróżniała pojemniki na mieście, dysponowała samochodem i to nie było tak, że wkładali do reklamy. Być może takie sytuacje zdarzają się, nie twierdzę, że nie. Natomiast to nie jest tak, że na pewno nie dysponuje żadnym samochodem, bo osobiście widziałem, jak poruszali się pojazdem samochodowym i te pojemniki sprzątali. Natomiast co do drugiego pana radnego uwagi, to w jaki sposób zatrudniają te firmy osoby, to są inne instytucje, które powinny te rzeczy kontrolować. Pan radny przecież też prowadzi działalność gospodarczą i wie, jak te rzeczy powinny wyglądać, więc są odpowiednie instytucje, które te sprawy powinny weryfikować i kontrolować. No nie jest to urząd miejski. Dziękuję bardzo. Teraz na rano, panie prezydencie. Dochodzą do mnie sygnały, w szczególności od osób, które zmieniły swoją instalację grzewczą na tą bardziej ekologiczną, czy gazową, czy pompę ciepła. Także dzisiaj była to odnoszona sprawa, że miasto tego typu sprawy promuje. No osoby skarżą się, że często, czy to są domy jednorodzinne, czy stare kamienice, sytuacja jest tego typu, że to, co ludzie palą, to nie jest ekologiczne. To są różne rzeczy, które wytwarzają niebezpieczne związki, jakieś gumy, jakieś odpady. Moja prośba jest następująca, bardzo super. Sprawa funkcjonującego w ramach Straży Miejskiej patrolu ekologicznego. Ten patrol z jednej strony likwidował, powiedzmy, te takie nielegalne wysypiska, z drugiej strony też się bardzo przysłużył przy ewidencjowaniu szamp, tak? Czy te szampa ludzie płacą, czy też można by wykorzystać. Może już jest taka sprawa, że Straż Miejska czy inne służby pana prezydenta też sprawdzają tą sprawę, bo z jednej strony chcemy promować na coraz bardziej ekologiczne systemy grzewcze. Jesteśmy w samym środku sezonu grzewczego i z pewnością nie jest to dobra sprawa, że inni mieszkańcy no, wyrządzają tym pozostałym, tak? No, zatruwają nie tylko środowisko, ale i zdrowie ludzi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. I jakby się wyłożę informację, czy pisemną, panie prezydencie, czy ustną, będę bardzo wdzięczny. Bardzo proszę pani wiceprzewodnicząca Sokołowska. Przewodniczący, szanowni państwo radni, członkowie właściwie zarządu Federacji Gospodarczej w Grudziądzu zwrócił się między innymi za moim pośrednictwem, ażeby zorganizować spotkanie z przedsiębiorcami, w szczególności tymi, którzy napotykają na duże utrudnienia w obrębie inwestycji przebudowa torowiska tramwajowego. Sygnalizują, że bardzo spadły obroty, rozważają możliwość zlikwidowania swojej działalności. Bardzo mocno ubolewają nad tym, ponieważ prowadzą taką działalność przez 20, co najmniej kilka lat. Nie mają komu przekazać tej działalności. I w momencie, gdy
Oni zdają sobie z tego sprawę, że inwestycja jest celem nadrzędnym, ale kiedy zwracają się z prośbą o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, otrzymują odpowiedź, że muszą zwrócić się do wyższych instancji, czyli do sądu. Jest to w ich odczuciu bardzo krzywdzące, dlatego poprzez prezydium rady proszą o organizowanie takiego spotkania. Podkreślają również, że byłoby bardzo uczciwe, jeśli przed planowaną taką inwestycją mogliby zostać zaproszeni i mogliby usłyszeć, jakie są zasady, terminy prowadzenia, żeby się takiej inwestycji, żeby się do tego przygotować, bądź też po prostu uzyskać ze strony władz pomoc. Wiemy o tym doskonale, że są takie zasady, że nie zawsze wszystko prezydent może i że są wyższe przepisy, dyrektywy unijne, na które właśnie czekamy, jeśli mówimy o stosowanych ulgach w podatku od nieruchomości, ale rozmowa przedstawicieli samorządu, a w szczególności samego pana prezydenta, jest nie do przecenienia w takich kontaktach międzyludzkich. Oni odprowadzają systematycznie podatek, dzięki któremu miasto funkcjonuje. I wczoraj nawet powiedzieli wprost na spotkaniu, że chcą wiedzieć w przypadku odprowadzenia przez jednego z nich 100 tysięcy podatków do miasta, co się dzieje z jego pieniędzmi, w jaki sposób mogą uzyskać pomoc. Dlatego mam nadzieję, że pan prezydent niezwłocznie, jeśli czas pozwoli, zorganizuje taki spotkanie. Oczywiście pan prezydent wielokrotnie spotyka się z przedsiębiorcami, którzy tego typu problemy zgłaszają, jeśli chodzi o utrudnienia związane z inwestycjami. Natomiast każda ta kadencja jest decyzją indywidualną i musi mieć jakieś uzasadnienie. Jeżeli takie uzasadnienie przedsiębiorca przedstawi, to jest możliwość zmiany decyzji podatkowej. Natomiast to nie może być tak, że podatnik przychodzi, po prostu informuje tylko, że on chciałby w związku z prowadzoną inwestycją, aby mu obniżyć stawkę podatku od nieruchomości. To musi mieć swoje uzasadnienie. I odpowiedź, kiedy odmawia im się nawet rozłożenia na raty. I skoro te odpowiedzi są dla drobnej i małej przedsiębiorczości krzywdzące, uważam, że mają prawo poprosić za naszym pośrednictwem o zorganizowanie spotkania. My wiemy, że pan prezydent działa zgodnie z literą prawa, ale rozmowa na ten temat i uświadomienie bądź pokierowanie, z czego mogą skorzystać, będzie dla nich naprawdę dobrą wskazówką. Być może uda się wydyskutować, w jaki sposób jeszcze inaczej można rozwiązać pewne problemy. Nie chcę przywoływać przykładów innych miast, którymi dysponują członkowie Federacji Gospodarczej. Ja myślę, że czerpanie dobrych przykładów jest ważne, ale w każdym mieście decydują inne względy, szereg czynników. I choćby nawet jeden czy dwa, których my nie spełniamy, może spowodować, że nie możemy iść tymi śladami. Dlatego, tak jak powiedziałam, dyskusja wspólna jest nie do przecenienia. Dziękuję bardzo. Proszę pana radnego Wiśniewskiego. Natomiast prosiłbym o odpowiedź na piśmie, ponieważ chciałbym niektórych mieszkańców powiadomić osobiście również. Takie pismo otrzymałem. Czy to dobrze, czy źle, ale trzeba to mieszkańcom się należy. Pierwsze pytanie jest, jeżeli chodzi o remont chodnika na ulicy Kułaskiego. Lewa i prawa strona od Kościuszki do ulicy Nadbudnej. Tam pod koniec roku został zrobiony chodnik po jednej i po drugiej stronie. Natomiast nie ma odpływu wód deszczowych bezpośrednio na chodnik. Kiedyś pamiętam, że były takie rynietki robione i tak dalej, także teraz nie ma podłączenia w ogóle. Kto będzie za to odpowiadał, jak ktoś nogę złamie albo co? Także tutaj uważam, że
całe zadanie albo źle zostało zaprojektowane, nie uwzględniające odbiorów wód deszczowych i roztopowych z terenu powierzchni chodników na lewej i prawej stronie? Czy będą te poprawki, kto za to zapłaci? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Mieszkańcy bloków Poniatowskiego u góry, czyli drugi przystanek od góry z ulicy Poniatowskiego. Więc wiemy, że naprzeciwko niżej wiata stoi, która no, po prostu jest mało odbieralna, ponieważ to już mieszkańcy dojeżdżają do celu i wysiadają. Także tam, a po drugiej stronie wyjazdu z ulic i z bloków, z drugiego przystanku, czyli tam 12, 18, 19, jeszcze jakiś tam inny autobus, nie ma wiaty. Jaka jest możliwość postawienia tej wiaty względnie przeniesienia, bo ta wiata, która obecnie stoi po stronie, wyjeżdżając od ronda po stronie prawej, nie spełnia roli, bo już mieszkańcy już wysiadają i nie czekają na nic, a po drugiej stronie czekają i wyjeżdżając do miasta. To jest drugie zapytanie. I trzecie zapytanie, jeżeli chodzi o ulicę Kruszelnickiego, czyli mostek, który został naprawiony w ubiegłym roku. Więc tam są przęsła, te filary, które no, dosyć duża przestrzeń jest. To stwarza niebezpieczeństwo dla dzieci, które czasami od mamusi się odłączy i tak dalej, bo już tam jedno dziecko wpadło, ale to na lód wpadło niecałe dwa tygodnie temu, także nic się nie stało. I prosiłbym bardzo, żeby przeanalizować tą możliwość, żeby siateczkę jakąś założyć, która by umożliwiała maluchom, tam załóżmy, przechodząc z matkami. No i oczywiście jazda, bo mostek w tej chwili, jeżeli chodzi o podłogę mostka, jest bardzo dobry, no to szybciej pojazdy przebywa, żeby jakieś ograniczenie dać, do 5 czy tam 10 km na godzinę, które by po prostu nie stwarzały, jest wąski mostek, tam i pieszy przechodzą i tak dalej, także w celach poprawy bezpieczeństwa. I prosiłbym również odpowiedź. Dziękuję bardzo. Spotykałam się z mieszkańcami tej ulicy i tutaj, żeby doprecyzować, chodzi panu nie o, o wodę, którą mamy na nawierzchni, tylko o wodę z dachu. A szanowny panie radny, nie wolno odprowadzać niczego z dachu na chodniki. Ale któż to ma podłączać? Zarządca budynku bądź właściciel. Proste. Byli informowani w tym momencie, że my robimy chodnik, że należy to zrobić. Nikt niestety nie chciał, no my nie mamy takiej możliwości, żebyśmy się brali wszystko, że tak powiem, na siebie i doskonale o tym wiedzieli, że to należy do ich obowiązków odprowadzenie wód z powierzchni dachu. Jeszcze może tylko tutaj, jeżeli chodzi o, jeżeli pan prezydent pozwoli o mostek, to oczywiście tą siatkę to zamontujemy, jeżeli jest taka potrzeba. Rozumiem, że to nie chodzi o przęsło, o barierki po prostu. Okay. Do pana prezydenta, do sekretarza miasta. Już któryś raz z kolei jest kontrola przeprowadzana w urzędzie. I po prostu widocznie tak jest, musi być. Ale ja nie mogę zrozumieć jednego. Czy jedyne pomieszczenie dla tych przeprowadzających kontrolę jest biuro rady? Jest nasz pokój, gdzie po prostu tam powinni pracować radni. Tam przyjmują, po prostu dyżury się odbywają. Tam posiedzenia komisji odbywają się. My nie mamy naprawdę gdzie pracować. Ja rozumiem, że raz mogło to się zdarzyć, ale już któryś raz z kolei te kontrole trwają po 3-4 miesiące, teraz już drugi miesiąc trwa kolejna już kontrola i znowu nie mamy. Jest pokój, oczywiście pokój pana przewodniczącego rady, ale to jest pokój mały. Na dyżury przychodzą nieraz 3-4 osoby jeszcze z dziećmi. Jak my mamy ich przyjmować? Także ja naprawdę jestem zaskoczona, że taka sytuacja jest i to już od dłuższego czasu w urzędzie. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, utrudnia się państwu radnym tej pracy. No, są takie sytuacje czasami, że te kontrole no, jest ich więcej i nie ma innej możliwości, no, to tamte osoby też są posadowione. No, postaramy się, żeby takie sytuacje było możliwe jak najmniej. Natomiast własność terenu. Drugą rzeczą to jest chodnik. Jeżeli w tym miejscu chodnik będzie w takiej szerokości,
że będziemy mogli przestawić tą wiatę, to oczywiście sprawdzimy i będziemy przestawić, ale po spełnieniu tych dwóch warunków przede wszystkim. Ja. Proszę Was, panie proszę. Chodnik na ulicy Płaskiego, no ale to nadzór budowlany, albo ktoś powinien po prostu dać nakaz, czy prywatnym, czy do kogo te budynki należą, żeby podłączyć. Nie można to pozostawić bez echa, że załóżmy ktoś nogę złamie i co dalej. I się zgłosi, ma chyba do tego dotyczy. No tak. Jakoś tutaj wiadomo, że podłączenie, jeżeli jest kanalizacja ściekowa, powinno być podłączone z dachu, ze wszystkich tego. To się wszystko zgadza. Tylko kto ma na to zwrócić uwagę i dopilnować, żeby właściciele co? Bezradność chyba uważam, że nie powinna istnieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Osłowska. Parking przy punkcie usługowym obok pętli budującej się pętli tramwajowej w Tarnie. Już raz zadałam to pytanie i nie dostałam odpowiedzi. Były miejsca parkingowe, tam chodzi o ten punkt fryzjerski i z kwiatami chyba tam taki jest, funkcjonują dwa zakłady. Zlikwidowane są te w tej chwili, tak przebiega pas ruchu, że zlikwidowane są te miejsca parkingowe. Czy planuje się w pobliżu jakieś inne miejsca, czy w ogóle nie będzie to możliwości dojazdu? Dojazdu. Natomiast z tego co ja wiem, to jest kwestia to o czym mówiłem wcześniej, kwestia dojścia też przez mieszkańców do punktu, do którego chcą dojść. Przecież jest tam parking przy bodajże Biedronce ogromny i jeżeli ktoś nawet nie znajdzie miejsca parkingowego, które już były tam przecież niedaleko, no to ma do dojścia nie wiem, mniej więcej jak 100 metrów do tych punktów, o których Pani Rada mówi. Ale bardzo proszę Pani. Drugi raz odpowiem, tak, będą w pobliżu miejsca parkingowe. Dotyczące właśnie związane z niedawnym wypadkiem w Łodzi z udziałem tramwaju miejskiego. Był wtedy, przypomnę, pijany motorniczy, stwierdzono ilość tam promili zawartych w jego ciele, w wydychanym powietrzu. Po tamtym wypadku wiele firm obsługujących miasta, transportowych firm stwierdziło, że należy wprowadzić codzienne badania alkomatem, nie wyrywkowe. Chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda w Grudziądzu. Panie Prezydencie, proszę. Ma możliwość, żeby bez badania trzeźwości ktokolwiek podjął pracę, rozpoczął pracę, jeśli chodzi o miejski zakład komunikacji. Natomiast upewnię się jeszcze i udzielę 100% odpowiedzi pan zwrotnej. Dziękuję bardzo. Pani radna Iwanowska, bardzo proszę. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja znów poruszę sprawę parkingów, bardziej miejsc parkingowych przy ulicy, przy bursie szkolnej od strony Bora Komorowskiego. Ja mam taką prośbę, rozumiem, że w sensie inwestycji jest to na ten moment niemożliwe. Mówię o takim parkingu z prawdziwego zdarzenia w tym miejscu. Jest to, tam jest wiele miejsc, które rozwiązują sprawę również mieszkańcom i gościom przyjeżdżającym do Grudziądza, ale ten parking jest w katastrofalnym stanie i w momencie, gdzie przyjdzie odwilż i śnieg się roztopi, to dziury, które już są, na pewno się pogłębią i w zasadzie grozi używanie tych miejsc grozi uszkodzeniami samochodu. Czy jest możliwość, znaczy nawet nie pytam, czy jest możliwość, bardzo proszę o uzupełnienie tych ubytków w tych miejscach. Właściwie no, w naszym interesie, bo rozumiem, że ktoś, kto uszkodzi sobie podwozie, to będzie jakby zwracał się o odszkodowanie. I wtedy nie oczekuję odpowiedzi na piśmie, bo nie o to chodzi, żeby tracić czas na pisanie, tylko jak to wygląda i jaka jest możliwość. Pani dyrektor zapisała sobie. Po Mazurską, z tego względu, tak, no szalone nasilenie tych drgań, które przenoszą się niestety na posesję. Skutkuje to drżeniem wszystkich przedmiotów, które znajdują się. Nieustępliwość tych mieszkańców w tej sprawie świadczy o pewnej zasadności w tej kwestii, dlatego bym prosił, że być może przyczyną są akurat samochody ciężarowe, które przejeżdżają wprost ulicą Droga Kaszubska, samochody dostawcze do sklepu Biedronka, samochody także ciężarowe do zakładów, które
które znajdują się głębiej przy ulicy Wyczółkowskiego. Być może należałoby przekierować ten ruch ulicą Pomorską dookoła osiedla. Nie wiem, czy jest to możliwe od strony organizacji ruchu i technicznej. Też dlatego bym prosił o przeanalizowanie tej kwestii. I dotknę jeszcze drugiej sprawy, a mianowicie drugie pytanie dotyczy już pewnej konsekwencji. Sprawa związana jest oczywiście z modernizacją torowiska tramwajowego. Pani Radna Sokołowska mówiła o rozłożeniu na ratę. Ja powiem dalej, o umorzeniu. Tym przedsiębiorcom chodzi o umorzenie podatku od nieruchomości, o umorzenie czynszu. Szanowni Państwo, modernizacja torowiska jest czymś z założenia dobrym, ale też jest w pewnym okresie czymś złym. Jeżeli ktoś czyni komuś źle, to powinien zrobić dla niego zadośćuczynienie. Samodzielnie. Nie na wniosek, nie na skutek przeanalizowania pewnych faktur, rozliczeń. Jeżeli ktoś kogoś pozbawia dochodu, zmniejsza jego dochód, to powinien niestety, ale z własnej inicjatywy zaproponować obniżenie podatku od nieruchomości, obniżenie czynszu. To powinno być inicjatywą prezydenta. Dlatego mam pytanie, czy pan prezydent podejmie w końcu taką decyzję odnośnie obniżenia tych podatków, bo przede wszystkim rozmów z tymi przedsiębiorcami, handlowcami w jedynym celu, aby oni przetrwali na rynku gruziąckim. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, bardzo proszę. Każda decyzja podatkowa jest decyzją indywidualną od podatku od nieruchomości. Jeżeli podatnik wykaże, że prowadzona inwestycja miała bezpośredni wpływ na to, że utracił dochody albo w znaczącym stopniu zmniejszyły mu się te dochody, to oczywiście taka decyzja indywidualna może być podjęta. Dziękuję bardzo. Pamiętają też, że ustawiony na przejściu dla pieszych był znak. Remont dawno się zakończył, znak wykopano, a dziura w chodniku pozostała. Mało tego, elementy wyjęte z chodnika walają się pod ścianą budynku, w którym się znajduje tam szkoła, doszkalanie i tak dalej. A dziura w ziemi ledwo zasypana gliniastą ziemią. Proszę Państwa, to jak najbardziej nadaje się już do remontu. To trzeba usunąć. Dziękuję. Natomiast ja chciałbym przypomnieć to, o czym zawsze mówiliśmy. Jeżeli są takie, no, może nie drobne, tak, może to jest złe słowo, ale jeżeli są takie przypadki, spraw, które można no, od ręki prawie, że załatwić, bardzo proszę, abyście Państwo nie czekali do sesji. Ja człowiek nie rozumiem powody, dla których mówicie to teraz, ale kontaktujcie się z Zarządem Dróg Miejskich. Naprawdę Pani Dyrektor chętnie współpracuje z Państwem i jeżeli to będzie możliwe, nawet od ręki, takie tematy na pewno będą realizowane. Dziękuję bardzo, panie radny. Pan radny Klemowski, proszę. Mam dwa zapytania. Jedno zapytanie dotyczy, na jakim etapie jest projekt budowy przystanku kolejowego na ulicy Południowej? Czy zostały podjęte rozmowy z PLK? Czy jest już jakaś koncepcja tego? No, jak to się toczy? To jest pierwsze zapytanie. Drugie zapytanie, wracam kiedyś, jakiś czas temu, rok albo półtora roku temu, pytaliśmy o uzupełnienie oznaczenia na autostradzie A1, szczególnie z kierunku Gdańska. Jadąc z kierunku Gdańska, pierwsze oznaczenie do Grudziądza pojawia się na wysokości Nowych Mac, praktycznie wcześniej jadąc. Nie ma żadnych informacji ani kierunku Grudziądza, ani informacji o liczbie kilometrów. Ja tą trasę pokonuję bardzo często, więc wiem jak jest. Słuchajcie Państwo, mnie wielkie zaskoczenie ostatnio wzięło, że jest kierunek Kwidzyn, który zresztą kolega jeździ też, jeździmy wspólnie. Błyskawicznie bowiem został uruchomiony most i moje pytanie, no jak to jest, że Kwidzyn potrafił sobie załatwić kierunek, a my mamy z tym problem. Tak? To znaczy to nie ma w ogóle żadnego większego znaczenia, to chodzi o taki element jakiś symboliczny, tak, generalnie. Ja wiem, że to nie jest gestia miasta i to jest kwestia dogadania się z operatorem autostrady, z GTC,
czy prawdopodobnie z operatorem autostrady. Ale być może warto jednak podjąć tego typu rozmowy, tym bardziej, że zbliża się sezon turystyczny i jednak może jakaś część osób jadąca z kierunku Gdańska może będzie chciała wstąpić na chwilę do Grudziądza i może ta informacja pojawiająca się szybciej jednak może kogoś skłonić. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, ja widzę tak naprawdę zarządcą autostrady i mostu na Kwidzynie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, więc ona sama to sobie wprowadziła. Pan prezydent Sikora wielokrotnie przy mnie rozmawiał z GTC na temat tych tablic. Jedna tablica, przypomnę, koszt około 30 tysięcy złotych, więc GTC nie chce w tym momencie wykonać tych tablic, ponieważ to jest zbyt duży koszt dla nich, bo tych tablic mamy kilkanaście, więc jak sobie pomnożymy razy 30 tysięcy złotych, to widzimy, jaka wyjdzie kwota. Ale to nie jest tak, że miasto nie rozmawiało na ten temat, wielokrotnie było rozmawiane i jeżeli istnieje możliwość dowieszenia jednego elementu, tak jak pojawił się na Nowych Marzach, gdzie to jest jedna mała tablica, która kosztuje kilkaset złotych, jak najbardziej GTC jest otwarta na takie propozycje. Ale duże tablice z odległościami kilometrów to są wielkogabarytowe tablice, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ja to wszystko rozumiem, ad vocem odpowiem, tylko że tabliczka Kwidzyna to też jest zestawiona, która kosztuje prawdopodobnie kilkaset złotych, a nie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc co szkodzi, żeby do tych tablic, które są, informują o liczbie kilometrów, dostawić pasek? Ja nie mówię o wymianie całych tablic, bo to by było rzeczywiście absurdalne prawdopodobnie. Więc nie wiem, czy to jest możliwe, no, ale może warto. Odległości wprowadza się chronologicznie od odległości miast, więc to nie da się tak, że Grudziądz wciśniemy w środek tablicy, bo to jest jeden duży element, więc jakby to była możliwość na górze bądź na dole do montowania, to tak, ale w środku się nie da tego. Dziękuję bardzo. Pan radny Nogal, proszę. Ponieważ chodzi o to, żeby jeżeli już tym tematem Państwo się zajmiecie, tym mostkiem, to bym prosił, żeby Pani też zwróciła uwagę, że tam chyba zniknął jeden znak drogowy. Z jednej strony most jest, ja wczoraj jechałem i właśnie zwróciłem uwagę, że zniknął znak drogowy, z drugiej strony to może być niebezpieczne, jeżeli z jednej strony brakuje tego znaku. I oczywiście mówię to nie dlatego, żeby tutaj zaistnieć, tylko mówię dlatego, żeby zainterweniować wolnych głosem. Dziękuję bardzo. Pan radny Czetek. To jest Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad z oddziału Bydgoszczy, pan Tomasz Okoński, pracownik tejże szacownej instytucji. Był taki problem, że w lutym 2012 roku uruchomiono węzeł w Warlubie. 2011 chyba, przepraszam. I po uruchomieniu tego węzła w Warlubie nie było żadnych znaków z dawnej drogi krajowej nr 1, czyli obecnie 91, jak do tego węzła dojechać. I po wielokrotnych telefonach od turystów, od mieszkańców też, którzy próbowali wjechać na tą autostradę z Warlubią, skontaktowałem się z panem Tomaszem Okońskim, który taki zdziwiony mówi, ale po 3 miesiące po uruchomieniu tego węzła. Ale my nie mieliśmy żadnych interwencji od kierowców, ale no skoro jest taka potrzeba, to może zrobimy jakieś oznakowanie. Także tak, nie liczmy na kreatywność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad oddziału Bydgoszczy. Tak, jeżeli chcemy coś zrobić, to trzeba interweniować już nie u rzecznika prasowego, nie u zwykłego pracownika tej generalnej. Mamy teraz Grudziądz Daninę, tak, który jest na byłego Grudziądz Daninę, który jest teraz na stanowisku dyrektora tego oddziału bydgoskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad. Może uda się, tak? Ale to mówię na wyższym szczeblu, bo nie liczmy na kreatywność pracowników taki. Cały czas mówimy o innych znakach. Pan radny mówi o znakach, które były nie na autostradzie, tylko dojazd do autostrady. To są zupełnie innego kalibru znaki, to są inne kwoty, a to, co tylko pan dyrektor wspominał, oznakowanie na autostradzie to jest zupełnie inny koszt. Ja myślę, że tutaj to, co wcześniej mówił pan radny Glamowski, chodzi o dowieszenie tabliczki Grudziądz, tak? Tylko to może być przy samym zjeździe. Tak? No i tam jest. I tylko tyle, bo wcześniej po prostu nie możemy czegoś takiego robić, że nie wiem, mamy jeszcze 70 km do Grudziądza, nie z Gruszki, nie z Pietruszki, damy pod tablicą informacyjną, kierunkową, damy informację Grudziądz i tak naprawdę wtedy wprowadzimy chaos i bałagan, bo ludzie będą myśleć, że najbliższy zjazd będzie dotyczył Grudziądza. Także to musimy też rozróżnić, że zupełnie jest inna kategoria znaków na autostradach, a inna na dojazdach w Warlubiu, na innych kategoriach dróg. Panie dyrektor, ja to wiem doskonale, tylko chciałem powiedzieć, że od tym roku będzie miał piąty urodziny. Natomiast żywotność takich znaków też jest jakaś ograniczona i na pewno operator będzie na zlecenie Generalnej Dyrekcji takie znaki zmienił, takie tablice. Więc o to chodzi, żeby się regularnie przypominać, ale osobom na wyższym szczeblu Generalnej Dyrekcji, a nie zwykłym pracownikom, bo mówię, nie liczymy na nie kredyt, o to tylko chodzi.
Dziękuję bardzo, pan radny. W uzupełnieniu rzeczywiście kolega Czepek ma rację i uważam, że my się za bardzo dużo, znaczy bardzo dużo energii poświęcamy, skupiamy się na barierach, tak, przeszkodach, jakie są. No, bo patrzmy też na szanse, jakie tutaj. No, oczywiście, że to są bariery, to jest niesłatwe. Przecież nie, ja jestem też rozsądny i oczywiście, że jeżeli wymiana znaków będzie kosztowała 1 000 000 zł, to tego nikt nie zrobi, ale zabiegajmy o to, bo to jest z korzyścią dla tego miasta. Jakby nie skupiajmy się tylko na tym, że tego się nie da, tego nie można, bo to są ogromne koszty i to nie jest w naszej gestii i nie róbmy nic w tym zakresie. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, chciałem się nawiązać do pierwszej części swojej wypowiedzi do tego, co powiedział Rady Gromowski. Zgadzam się, że należy walczyć z takimi absurdami. No, ostatnio media podały, że największy absurd w samej Warszawie. Jeżeli ktoś wyjeżdża z lotniska w Kęcie, pierwszy znak drogowy wskazuje mu Sandomierz. Nie ma zjazdu na żadną dzielnicę warszawską, jest Sandomierz. Okazało się, że to jest najbliższe miasto kierunkowe, więc taki znak umieszczony. No. Trudno to nazwać się jakąś logiką, ale to jest tylko takie nawiązanie. Natomiast jeszcze w kontekście tego, co mówi tutaj Radny Kościński, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na Starym Mieście, czyli remont torowiska. Wiemy w tej chwili, że prace są wstrzymane, że czekamy na lepszą pogodę i gdy tylko nastąpi, prace będą trwały, no, mam nadzieję, że zostaną wykonane jak najszybciej. Natomiast co się z tym wiąże? No, trudno mówić jeszcze w tej chwili o jakimkolwiek poślizgu w terminarzu, no bo to nie jest jeszcze ten czas. Natomiast czy jesteśmy przygotowani ewentualnie na tego typu poślizgi, które mogą wyniknąć z tego, co znajduje się jeszcze gdzieś tam pod ziemią? Tak, żeby nie było zaskoczenia, że kopiemy Stare Miasto i mamy sytuację, o, brama, a tam jest druga. No i mamy jeszcze jakieś drewno. I nie wiadomo, co z tym zrobić, bo w zasadzie można powiedzieć tak, tego typu znaleziska nagle wstrzymują nam na dłuższy czas inwestycje. To rozumiem, że nie wszystko da radę przewidzieć w takich sytuacjach, bo kopanie na każdym mieście, które ma tak długą historię, jest zawsze problematyczne. Ale należałoby brać pod uwagę jednak tego typu sytuacje, że coś jeszcze może nam wstrzymać to. Coś jeszcze może nam przesunąć terminy i co wtedy? One są wyjazdy zagraniczne, poszukiwanie inwestorów, skądinąd słuszne. Natomiast wiemy, że w tych wyjazdach biorą udział przedstawiciele instytucji, która dzisiaj się dowiedzieliśmy, no nie zajmuje się promocją Grodziądza. Może dałoby się oszczędzić parę złotych na tych wyjazdach. Nie oczekuję odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma zapytania, wolne głosy? Widzę, że nie. Stają członkowie Komisji Sportu, członkowie Komisji Bezpieczeństwa. Jednocześnie też Państwu przypominam o tym, że w dniu dzisiejszym otrzymaliście Państwo pismo wraz z oświadczeniami majątkowymi. Ten termin nieubłaganie kończy się 30 kwietnia. Dziękuję bardzo Państwu, także Rady, którzy uczestniczyli w Rady Miejskiej w Grudziącach.